Dobra, i jesteśmy z powrotem. What's up, guys? We are back. Czas na ćwierćfinały w naszym tutaj trójmiejskim starciu. Tak jak mówiłem, Janek Banaś kontra Marek Pałubicki. Zaraz tutaj karczmarz Michał narzuci nam jeszcze nazwy deków. Także spodziewam się 4C kontra UR Murktide. Tylko zobaczymy to 4C w jakim wydaniu. Dajcie jeszcze znak na czacie, że wszystko jest ok. Będziemy powoli ruszać z ćwierćfinałem. Szmagiel podpowiada jest git. Sanchoponcho.pl. Witamy na streamku. Okej, widzimy tutaj Mulligana ze strony Janka, u Marka Kip. Przypominam, fazę finałową gramy bez timera, także niech tutaj klok u góry was nie zmyli. Zagramy tak długo, ile gracze będą potrzebowali. Także Michał, jeżeli słyszysz mnie, możesz gdzieś to tam zmienić. Okej, nowa siódemka u Janka. Zobaczymy, co tam słychać. Widzę Lightning Bolt, widzę Dwarven Mine. Także tutaj najprawdopodobniej Creativity, dokładnie, mamy potwierdzenie. Teferi zamroził zegar, no to jest mocne. Chyba jeden z lepszych komentarzy dzisiaj. Solid. Okej, gracze gotowi, deki zaprezentowane, sędzia pozwala ruszać, także lecimy z tematem. Na playu Marek, tutaj klasyka, Steam Vents, DRC, Bubble, Surveil, Trigger. Landzik do grobu, spojrzę u ciebie, mocna tura pierwsza, początkiem dobiorę, Janek również dobiera swój natural draw i zobaczymy. Widzimy jednego Archona, który utknął w rączce, raczej obrazek, którego Janek nie chce oglądać, chyba że gierki naprawdę się przeciągną, po prostu zobaczymy hardcast gościa. Fetch Team Vency. Jakiś removal prawdopodobnie na DRC. Okej, zegar naprawiony. Zobaczymy, co tutaj Janek wyczaruje. Hard evidence, okej. Czyli clue i blocker 0-3. Karteczka, która gra w tego typu deckach. Także od razu przygotowane dwa targety pod Indomitable Creativity na przyszłość. Gdzie jeszcze można spotkać karteczkę Hard Evidence? Na pewno w Glimpsie. No i to chyba tyle z takich rzeczy, które na szybko przychodzą mi do głowy. Pozdrawiam serdecznie Mateusza Walkowiaka, lokalnego mocarza. Aka mały karn. Also known as Mały Karn. Wargiel się tutaj śmieje. Okej, widzimy próbę boltowania. W odpowiedzi od Marka Spellpierce. Nie ma jak dopłacić dwójeczki. Także Darcy zostaje z nami w stole. Do tego z końcem jeszcze Considerek dociśnięty. Surveil. No niezadowolony chyba trochę Janek. Widzę, że tam kiwa lekko głową. Marek przechodzi do swojej. Sprawdzone delirium. Landzik, artefakt. Instant. Okej,
No jasne. Delirki chyba jeszcze nie ma, więc atak w gościa 0-3 raczej mało uzasadniony. Po prostu puszczenie turki i przechodzimy z powrotem do Janka. Tutaj Blood Crypta z hitem, odtapowana. Zaraz oczywiście zorganizujemy dla was live counter. Także Michał, jeżeli możesz tam poruszyć towarzystwo, bardzo prosimy tutaj o monitorowanie życia. Był consider, surveil, w odpowiedzi był primary command, znowu poprawione spell piercem od Marka, także strasznie mocne tutaj rozdanie obfitujące w early kontry. Okej, widzę, że dotarło już tutaj informacja o życiu. Jest life counter. Super, 15 do 17. Rozwiązujemy surveila. Considerek. I z powrotem do Mareczka. Atak za trójkę w powietrzu. Do 12. Przeczytam ich upomnieć zawodników, żeby oni poza własnymi kanterami też pilnowali tego kantera globalnego. Michał, żeby zmienić życie, bo odjęli Jankowi, ale no właśnie. Teraz się zgadza, super. Co tam u Janka na ręce? Widzę Fable of the Mirror Breaker. Jest Archon. Ja tu tylko klikam przyciski, okej. Okay. A ja tu jestem tylko narratorem. Pecz od Jana do 11. Dwarven Mine. Jest, Michał, opcja, że wrzucisz nam karteczkę Dwarven Mine na podgląd? Jest Fable od Janka. I kontra od zawodnika z prawej strony. Oczywiście Surveil najpierw. Ok, czyli ta ostatnia karta to był Spell Pierce. Full artowy, nowiutki. Fable siada w stolik. Pierwsza saga. Jest goblin. Okay, widzimy karteczkę Dwarven Mine. Wchodzi stapowana, chyba że kontrolujesz trzy lub więcej mountainów. Okej, mamy dużego Murktide'a od Marka. Zobaczymy, co tam po drugiej stronie. U Marka Shields Down, jak to mówią, czyli wytapowany. Iger. Na Fable'u Archon spadł do grobu. Pytanko, czy ten deck ma też jakieś inne opcje poza sztuczką z Creativity? Czy tam przypadkiem nie ma na deckliście gdzieś jakichś Persistów pochowanych? Klanki, rączka u Janka i szybka decyzja, że jednak poddajemy gierkę. Murtaid, myślę, że tutaj szybko zamyka grę
Janek był dokładnie na 8 życia, więc jak tylko odda turę do Marka, mamy atak w powietrzu za 11. Także szybkie 1-0 dla Murktide'a i przechodzimy do side'owania. Zaraz zaprezentujemy wam tutaj decklisty obydwu graczy. O, widzę, już kolega szykuje czarne leyliney. Dobra, mamy to. Pełna profeska. I lecimy po kolei. Od gracza po lewej stronie sideboardzik, jeden Blood Moon, dwa Dress Downy, trzy Explosivesy, dwa Fluster Stormy, Jaysik, dwa Disputy, Subtlety, dwa Hersy, Furia. Jeżeli chodzi o gracza Murktide'a, dwa razy Bossage'u. Dobra, decklisty są odwrócone. Dokładnie, już zaraz to naprawimy. Michał, bardzo ciebie proszę o switcha. I okej, szybki fix. Szybki fix i jesteśmy już przygotowani do analizy. Czyli jeszcze raz wracając do sideboardowanka. Po lewej stronie u Janka. Dwa razy Bossage, jeden Emrakul, dwa Fluster Stormy, dwa razy Force of Vigor, trzy razy Leyline, który prawdopodobnie zobaczymy. Dwa Disputy, trzy razy Veil of Summer. Prawa strona, tak jak już wcześniej wymieniłem, możecie sobie podejrzeć. Tak na szybko, to co mi przychodzi do głowy, to tak jak mówiłem tutaj od gracza z lewej strony, trzy razy czarny leyline in. Jakieś Disputy, jak najbardziej, jeżeli chodzi o gracza Izeta. Explosivesy, prawdopodobnie tak, to co już wcześniej przerabialiśmy, czyli Explosivesy na zero, niszczenie tokenów, które są celami pod Creativity. Jest jeden Persist w mainie, tak jak mówiłem, także są jakieś tam opcje, powiedzmy, poboczne. Discard outlet w postaci Fable of the Mirror Breaker, tak, czyli przefiltrowanie zalegających na ręce Archonów do grobu i w późniejszej fazie gry singlowy Persist, żeby takiego zawodnika jak Archon of Cruelty na rączkę, przepraszam, na stolik wciągnąć. Marek już gotowy, Janek też już side'uje, szafluje. Cześć Franek, witam serdecznie. Pytanko od użytkownika Frakom. Czy można gdzieś znaleźć pełne top 8? Bo bym wrzucił na Modern Rewolucję. Postaram ci się zaraz to zorganizować. Obejrzymy do końca ten meczyk i będzie to zrobione. W sumie, korzystając z okazji, że mamy chwilę przerwy, poproszę też od razu Michała, bo na pewno ma taką możliwość, że po prostu wziął te decklisty elektroniczne, które dostał i szybko nam tutaj skompilował jakiegoś meta breakdowna, jeżeli chodzi o top 8. Mogę próbować coś tam wymienić z pamięci, ale nie chcę tutaj, żeby jakieś były przekłamania. Dajcie nam odrobinkę czasu i na pewno spełnimy tutaj żądanie. Tym razem Janek na playu, widzimy szybki mulligan, u Marka mocny kip. Ciężki matchup chyba dla tego 4C. Bo
kupowanie tutaj, forsowanie jakichś sztuczek właśnie w postaci tego creativity pod ilością kontr u oponenta, no może być ciężko. Dobra, jesteśmy z powrotem na żywo. Tryon od Jana. Po drugiej stronie mocarz nad mocarze, czyli karteczka Ragavan Nimblepilfer. Jest hard evidence, coś czego Marek na pewno nie chciał zobaczyć. Bloker 0-3 w tym wypadku solidnie blokuje Ragavana. Zobaczymy, czy będzie jakaś opcja, żeby to zdjąć i skinektować. Dobra, czyli widzieliśmy tak, Petty Theft w tego Toxa 0-3. W międzyczasie w odpowiedzi Bolcik w Ragavana, stoliki poczyszczone. Od Janka po prostu pas. Marek przychodzi do swojej turki, draw, fetchyk, również pas. Także tym razem tutaj widzimy gierka dużo wolniejsza. Z końcem złamany clue. Ok, mam informację od organizatora, że już wrócił do nas, bo to chwilowo był niedysponowany. Była prośba Michał z czatu, żeby przygotować meta breakdown, jeżeli chodzi o top 8. Ja tutaj już z Bargielem poczyniłem pewne kroki i mniej więcej wiemy, co jest grane w top 8 dzisiejszego dnia w Trójmieście. Ale prośba, żebyś tam po prostu wrzucił to jakoś ładnie, skompilował. Samą ósemkę, top 8. W międzyczasie Brazen Borrower w stół. Ciekawa rzecz z tą talią Creativity ogólnie, tak jeżeli patrzę na wyniki z ostatnich dni, a właściwie ostatnich tygodni, talia zyskuje mocno na popularności. Tak jak mieliście okazję tutaj posłuchać, w międzyczasie był kolega Alex, który również dostał się do top 8, również grał tą talią i jak słusznie zauważył, talia ma całkiem niezłe matchupy versus top tier. Oczywiście z pewnymi problemami, tak, czyli kontra czasem jest po prostu u oponenta dość zaporowym tematem. Trzy razy creativity w top 8. Tak, no dokładnie o tym mówię. Także do nas tutaj na północy kraju też to w końcu dotarło i rzeczywiście, no jest jak jest, tak? Czy mamy 3 Creativity, 2 Living Endy, Mono White Hammera, Amulet Titana. No dzieje się. Gra zwolniła.
gracze z dużym respektem. Land go. Teraz z końcem od Marka Archmage Charm. Z modem oczywiście dobiorę dwie. Złapany na Spellpierce'a, nie było jak dopłacić dwójki. Także Janek myślę, że zadowolony z wymiany póki co. No i zaczynamy. Czyli iteracja. Mocny powerplay, na tyle mocny, że w pionierze doczekał się bana. Karta strasznie wyciągała gierki, jeżeli chodzi o mid game, late game. Jestem w stanie wymienić nazwiska, kto jest w top 8. Już tutaj kolega Bargiel mi trochę ułatwi zadanie i zaraz będzie tutaj na czacie struktura top 8 wrzucona. W międzyczasie Michał pracuje nad grafiką dla was, aby zebrać te dane wszystkie z czołowej ósemki. Mysza znowu uaktywnił się na czacie, także mi nie pozostaje nic innego, jak w jego imieniu serdecznie zaprosić was wszystkich na Paprykarz Open 15. Już niedługo, na początku września, drugi weekend września. Widzimy się wszyscy w Krakowie. Bardzo podoba mi się ten model przyjęty na ten rok, czyli objazdówka po wszystkich miastach. Wiadomo, że w Warszawie, w tym hotelu Sungate jest super lokalizacja, super warunki, ale trochę tak na wzór tutaj dużych graczy zza oceanu. Tutaj na myśli na przykład SCG Tour. Pan Mysza jeździ sobie po kraju i zaprasza do wspólnej zabawy. A my wracamy do meczu. Kierownik Coyote pisze, że Sungate przestał działać i rozbierają gro. No to jest ciekawa informacja, nie wiedziałem tego. Także trzeba będzie szukać na chociażby na grande finale jakiejś innej miejscówki pewnie. No właśnie. Właśnie to samo tutaj Maciej nam napisał, oznajmił. O! Okej, był lekki impas w gierce. A w międzyczasie pojawił nam się po stronie Marka Bladmunik. Mamy Fable of the Mirror Breaker od Janka. Pierwsza saga Trigger, tokenik w stół. Jest Unholy Hit w Toxa, Ragavan w końcu minie linię mety, zobaczymy co tam odsłoni ciekawego. Dispute, okej, okay, w Exile. Dograny jeszcze Murktide, no czarno to widzę tutaj. Dla kolegi Banasia. Drugi Trigger. Zobaczymy, co tam się uda przefiltrować. Myśli Janek, myśli nad tym, co będzie zrzucane. U Marka dość bezpieczna sytuacja, tak? Jest baka w postaci Blood Moona. Dość duży Murktide Regent. 5-5 zawodnik, latacz. Małpa w stole. Treasure Token. Troszkę many otwartej na ewentualne zagrożenia z lewej strony. Także wygląda to solidnie. Nie mam advantage bara, ale gdybym miał, to krótka piłka. Przekręcam w prawo i go. Jest Warven Mine, ale efekt Blood Moona blankuje zdolności. Także od Janka smutny Mountain Go. Atak. To jest 5, 7. Trigger z ragawańca. Landzik odsłonięty, Exile. No zobaczymy, czy Janek jeszcze jest w stanie się z tego wykaraskać. Draw, trzeci trigger. Saga flipuje. Imiona Zakrzewskiego i Borkowskiego. Tak, Piotr Zakrzewski, Robert Borkowski.
Oczywiście będę po wszystkim pisał relacje z całego turnieju, natomiast jeżeli tam, Franek, możesz na bieżąco podrzucić informacje z Gdańska, to będzie super zrobiona robota. Była w międzyczasie próba Creativity tego tokena Kiki, kontra od Marka i pozamiatane. Także tak jak mówiłem, raczej 4C Creativity w starciu na Work Murtaida. Mocno się muszą napocić i tak lawirować spelami, żeby gdzieś tam znaleźć to okienko i przeforsować te swoje wszystkie sztuczki. Solidny występ ze strony Marka. Janek tu nam jeszcze prezentuje, co wrzucał na ten matchup. Czy widzimy Fluster, Storm Dispute, Leyline of the Voidy. Leyline niestety nie doszły. Chociaż słyszałem opinię, że wersje Murtaida, które grają playset Shredderów, są w stanie wyciągnąć gierki na czarny Leyline. Dobra, z naszej strony, jeżeli chodzi o ćwierćfinał, to by było póki co na tyle. Postaram się zaprosić tutaj kolegę Marka, aby opowiedział nam nieco odnośnie swoich odczuć na temat matchupu, który właśnie wygrał i tego, jak mu się gra talią UR Murktide. Czy to jest najlepszy deck w obecnym metagame? Myślę, że tak. Chłopaki tutaj z Mystical Teachings również na sierpniowym raporcie pisali go tutaj na S-tier. A chłopaki mają dużą wiedzę, raczej wiedzą, co robią, także no widać też po wynikach, tak, z rozmaitych turniejów zarówno w Europie, jak i w Stanach. Bardzo solidna taria. Myślę, że bardzo dobry wybór na większe turnieje. Dobra, naprawdę na szerokie spektrum matchupów. Kontry, solidny clock, dobry sideboard plan. No można tak naprawdę chwalić w nieskończoność. Także tutaj na pewno talia typu strong. Ok, mamy to, o czym wspominałem. Super robota, Michał, dziękujemy bardzo. Wszyscy widzowie na pewno są wdzięczni. Tak to wszystko wyglądało w drodze do półfinałów, czyli kolejno z góry. Marek Pałubicki pokonał Janka Banasia, czyli Murktide zdominował 4C Creativity. Następnie Sodek pokonał Alexa, czyli Living End zniszczył Creativity ponownie. Kolega Piotr Zakrzewski, zwycięski nad kolegą Robertem Borkowskim, czyli Living End dociska 2-1 talię Mono White Hammer. I ostatni zawodnik, który melduje nam się w półfinale, Cornel Knop, czyli jedna z trzech talii, Creativity, dalej zostaje z nami, pokonując w ćwierćfinale Karola Banacha, Amulet Titan.